Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Zacznę może od tego, że jak Senat zaczął się zajmować tą sprawą, to współpracowaliśmy, jak sądzę, dość owocnie, również na wczesnych etapach nad tym projektem, no tak uważając, że sprawa jest i ważna, i dość oczywista. Stąd cieszy mnie, że ostatecznie ten projekt jest na pierwszym czytaniu w Sejmie, tym bardziej, że on idzie szerzej niż tylko to, o czym decydował Trybunał Konstytucyjny, no bo rozszerza również o prawo celne, które ma podobne przepisy w końcu jak ordynacja podatkowa w tym względzie. Także co prawda nie ma stanowiska rządu jeszcze do tej uchwały, natomiast z całą pewnością, tak mogę chyba powiedzieć, to stanowisko jest pozytywne, podobnie jak stanowisko ministra finansów. Jeśli chodzi o pytania, które panowie posłowie zadaliście, więc po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to było jakoś w połowie 2012 roku, myśmy wydali zalecenie do izb skarbowych, żeby stosowała de facto, żeby izby i urzędy skarbowe, żeby stosowały to, co Trybunał Konstytucyjny zauważył. I nie mieliśmy sygnałów od tamtej pory, że jest inaczej. To w odpowiedzi na pytanie pana posła Marka Asta, no bo tu chciałem to od razu niejako wyprzedzająco powiedzieć, bo pan poseł się pytał, czy myśmy kontrolowali izby skarbowe pod tym względem, tak? No to wydając to zalecenie, no jestem przekonany, że urzędy skarbowe się do takich zaleceń ministra finansów stosują. Natomiast takiej kompleksowej kontroli po tym wydaniu tego zalecenia nie przeprowadzaliśmy. Pan poseł Zbrzyzny pytał się, na czyj wniosek Trybunał Konstytucyjny się zajmował tą sprawą. To był wniosek, tak jak tu zresztą tu padło z tej trybuny, na wniosek pytania NSA w sprawie wymiarowej. Co do statystyk, wydaje mi się, że takie statystyki jesteśmy w stanie panu posłowi przesłać, natomiast ja w tej chwili tutaj z tej trybuny tej statystyki nie podam. Natomiast no, tu było takie pytanie, czy sugestia ogólniejszej natury. Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja sobie bardzo cenię to, że Senat zajmuje się między innymi uchwałami, które zawierają propozycje ustaw wynikających z orzeczeń czy z wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nie uważam to za jakąś brak staranności działań rządu, ponieważ tak jak powiedziałem, to nie jest wyjątkowa sytuacja. My staramy się, jeśli rzecz jasna Senat wyraża taką ochotę, współpracować w tych projektach z Senatem, więc trudno sobie mimo wszystko, jeżeli jest, inaczej mówiąc, jest pewien cykl przyjmowania projektów aktów prawnych, które są przyjmowane w programie legislacyjnym i tak dalej, jest to pewna forma organizacji prac rządu i wydaje mi się, że ten tryb, który w tej chwili Senat de facto wdrożył w praktykę, jest z punktu widzenia obywatela w szczególności lepszy, bo jest po prostu szybszy i sprawniejszy. Nie znaczy to, że my nie uwzględniamy wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie uwzględniamy tych wyroków w projektach, które na bieżąco prowadzimy. Rzecz jasna, takie działania mają miejsce. Dziękuję bardzo.